Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapeczce od widza. Dzień dobry. 1 lutego, kurczę, cały miesiąc minął tak naprawdę, 2021. O mój Boże, jak wam minął styczeń? Jakbyście tak mieli podsumować jednym, może nie słowem, ale jednym zdaniem. Jak minął wam styczeń? Tylko tak wiecie, family friendly, nie? Bo to było, że jak tam, tak jak pamiętacie, jak były te takie obraźliwe, te takie ty stole jeden i tak dalej. To wiecie, jakbyście tak mieli podsumować styczeń. Jeżeli wam minął super, no to napiszcie jakoś fajnie, że super, a jak minął tak średnio, to napiszcie też to w miarę kreatywnie. Jak fajnie, kreatywnie napiszecie, no to wiadomo, serducho będzie i tak dalej. A ja pokazuję łapeczkę w górę, bo żebyś zostały łapeczkę w górę. I serdecznie odsyłam jak najbardziej do wspierania tego kanału, ponieważ ostatnio mówię o tym troszeczkę częściej, z racji tego, że teraz co niedzielę będzie wypuszczana seria, w szczególności tylko i wyłącznie dla wspierających. Dla was się oczywiście, moi kochani, nic nie zmienia. 7 filmów w tygodniu w dalszym ciągu codziennie będzie, live'y oczywiście będą, zapisy, wszystko na publicznym, tak jak było, po prostu dodatkowo będzie to 8 materiał dla wspierających. Jakiś trailer być może niedługo coś będzie, no i też w tym tygodniu chciałbym przysiąść do Minecraft tam, że ale tam przechodzę na jednym, bla 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 i tak dalej. Zobaczymy, co tam będzie, bo to będzie dosyć trudne, ale myślę, że jakoś dam radę. W każdym razie, wiadomo, łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek to i wspieranie, jak coś tu macie, linkacza w opisie. Zapraszam serdecznie. 3, 2, 1, intro. I witam. Witam serdecznie, jestem na kolejnej mapeczce. Miejmy nadzieję, że no będzie po prostu jakaś taka... Taka chociaż średnia, nie? Nie musi być jakaś epicka, ale chociaż żeby była średnia. Ponieważ, no wiecie, to jest pierwsza mapeczka w lutym, więc... No pierwsza mapeczka w styczniu była zarąbista, więc mam nadzieję, że w lutym też będzie fajna. O mapie i o mnie. Mam na imię Mateusz. O, no to już mi się podoba, prawda? Imiennik. Siemanko. Mam 16 lat, mapa na wersji 1.12.2. Mapa budowana około 15 godzin. Mapa była testowana przeze mnie i brata. Ustawienia oczywiście, proszę bardzo. Dzień, wieczny dzień, pogoda... Wieczna pogoda, gamę mode 0, dziękuję. I zasady, nie czy ty granek game 0, peaceful jest, nie niszcz mapy, baw się dobrze. No i chyba wszystko tak naprawdę, także gotowi? Gotowi jesteście? Kurde, rozumiesz? Raz, dwa, trzy, bang, lecimy. Okej, i mamy poziomy podzielone, dobrze, przynajmniej się nie zgubię. Poziom parkour oczywiście na sam początek. Już widać, jak bardzo genialnie będzie mi szedł parkour, z racji tego, że moja spacja i w ogóle klawiatura jest już naprawdę zmęczona, szczególnie nagrywaniem mapeczek, więc wybaczcie z góry, że może nie do końca działać, ale postaram się jak najbardziej maksimum skilla, że tak powiem, założyć. Tutaj prawdopodobnie jest spawn point, ten żółty bloczek, tak rozkminiam. Mam nadzieję, że sprawdzić tego nie będę musiał, albo że po prostu nie będzie mi się, że tak powiem, że będę na tyle dobrze grał, że nie będę musiał się dowiadywać. O dobra, już się muszę dowiedzieć. Ale dobrze, działa elegancko, podoba mi się, jak spawn pointy działają, to jest jak najbardziej picobello, magnifico, zergut i tak dalej. Dobra, tu jest chyba podwójna, oj, dobra, to będzie double jump, oj, znaczy to jest dobre do zrobienia, bo tutaj... Tak najlepiej to zrobić, ale coś czuję, że będzie ciężko. Więc kurczę, do... Ja popróbuję parę razy, ale bez waszej pomocy nie dam rady. Każdy musi teraz zostawić łapeczkę w górę i ja to dam radę zrobić. Ale to każdy, bo jeszcze nie każdy zostawił, bo jak widać, bo mi nie wychodzi. Więc dopóki każdy nie zostawił łapeczki w górę, to ja... O, już teraz już zostawił? No i zarąbiście. A zaraz się znajdzie jakiś śmieszek. Ja nie zostawiłem. I będzie, że Liaju po prostu dobry w parkour jest. Dobra, nieważne. Ale w każdym razie, jak zostawiłeś łapeczkę, to serduszko ode mnie dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Aktywności są bardzo ważne pod filmami. Labirynt. Let's go. Pyk. Oj, do, to mi się podoba. Jak jest taki labirynt prosty, ale to był... Haha, to był tylko mini level. Teraz masz prawdziwy labirynt. No, no to... To lecimy. Zobaczymy, cóż się uda znaleźć. W ogóle to jest taka rozkmina mnie mała naszła. Jak to jest w ogóle w tych labiryntach, że człowiek w ogóle wybiera jakąś drogę, nie? W sensie, no, że decyduje, że dobra, idę tutaj tu, idę tutaj sobie w tamtą stronę. Przecież, kuwa, nie znasz trasy, nie? Ale mimo wszystko podejmujesz te decyzje. Jak to wygląda, nie? Jak to jest skonstruowane w mózgu człowieka? O, znalazłem! Yeah! Że podejmuje decyzję, rozumiesz? Poziom trzeci, find the button. Dobra, lecimy.
Okej, ciekawe, czy jest jakaś podpowiedź? Chyba nie ma, Boże. Widzę strasznie dużo drzew, strasznie dużo wysokiej trawy. Oczywiście mam gamę modę 0, więc no mógłbym skrócić tę trawę, trochę skosić ją, prawda? No ale postaram się tego nie robić. Pytanie, czy to będzie gdzieś pod drzewami, czy właśnie na drzewach? Ewentualnie gdzieś tutaj. Tu jeszcze jakoś mamy lukę, prawda? Tutaj raczej nie i tutaj raczej nie. Dobra, raczej tutaj nie ma. Nie mówię, że na pewno, ale raczej tutaj nie ma. Idziemy sobie na drzewa. O, dzień dobry, znalazłem. Dobrze. Okej, lecimy poziom drugi. Moje gardziołko dzisiaj, czekajcie, może sobie łyknę kawusi. Póki jeszcze ciepła, bo wiecie, bo później nagrywam i ona już jest taka coraz bardziej zimna i tak naprawdę... Fajnie, miałem sobie wypić świeżą kawę, zaczynam nagrywać i ta kawa już się, kuźwa, robi zimna. No i taka to jest właśnie robota z nagrywaniem, rozumiesz. A dzisiaj jeszcze, tak jak mówiłem, chcę siąść z nagrywkami do tego przechodzenia Minecrafta tam na jednym biomie i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Nie pamiętam, jaki tam biom koniec końców został wybrany albo jaki ja sam wybiorę, ponieważ tam, z tego co pamiętam, bardzo mocno chcieliście, żeby to były bagna. Natomiast ja na bagnach miałem strasznie problem z wygenerowaniem się Strongholda, nie wiedząc czemu, pomimo tego, że bagno no to jest moim zdaniem normalne, totalnie normalny biom, no ale jak widać na biomie bagnistym, bagiennym nie chciało się, że tak powiem, Strongholdy generować, no to jest taka mała pierdółka. Ale myślę, że ewentualnie uda się to jakoś inaczej rozwiązać. No przepraszam bardzo, bo ja już kuźwa, żem się... A przecież jeszcze w domku, żem nie był, widzisz, bo ja zawsze idę pierwszej kolejności do domku i nigdy w domku tego nie ma. A teraz się okaże, że w domku będzie, bo nigdzie indziej nie ma, rozumiesz? O, tu jeszcze... takie rzeczy. O kurde, jeszcze się przez pajęczynę przeciskać. Ja pierdyle, no to zajebiście, no super. A, fajnie, no, Co to jest? Coś tu jest? Nie. Dobra, czy coś tu mamy... Totalnie nie widzę, czy coś tu jest. Jeżeli coś tu jest, to ja mówię, że ja tego nie widzę, bo to może być drewniany przycisk, który się tutaj tak wkomponuje, że ja go nie zobaczę. No i teraz przez pół godziny będę wracał. Dobra. Okej. Przydałaby się jednak podpowiedź. Definitywnie przydałaby się podpowiedź, ponieważ już trochę czasu tutaj siedzę na tej mapie i dalej nie widzę... możliwości, gdzie może być przycisk. Może tutaj też nie. W ogóle nie ma za bardzo jak tu zaglądać tak naprawdę. Dobra. Halo, Minecrafcie kochany, pomóż mi. Dziękuję. Zium, szukam. Co? No mówię, no to wkomponowane. To nie. Patrzyłem się jeszcze na tą skrzynię, ale... Ale to jest to, co... ja czułem, że to gdzieś tu będzie. Ja czułem po prostu, że to gdzieś tu będzie, co nie? Ale tak powiem szczerze, żebym pewnie tego nie znał. Jest, widać, kuwa, tego, no ale tutaj, o, jak tak się patrzy i człowiek nie wie, że tu jest ten guzik, to go nie widać po prostu. Ja stwierdzam, że go totalnie nie widać. Poziom czwarty quiz. Trudno, no nie wyszło, nic nowego. jakie imię ma autor, oczywiście? Mateusz, pamiętam, 16 lat, kolorów wełny 16, kuwa... Ile trwa odcinek mapy od widzów? 454 i jest o jedną sekundę dosłownie. Oj. Dobra, powiedziałbym, że będzie 23:33. Nie. No to kuźwa 23:32. Okej. Jeżeli dwa boki przy prostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 6 i 8, jaką długość ma trzeci bok? To było, że tam, kuwa, długość przy prostokątnej, kuwa, przeciw prostokątnej równa się coś tam. To się jakoś sumowało? Czy jak to się robiło? I don't know. Dobra, 14? Nie, to się mnożyło? Nie pamiętam. Kurwa, pytasz mnie o wiedzę z podstawówki, którą kończyłem... Wluj lat temu, jestem stary dziad, cicho. 48, nie wiem jak to się liczyło i nie zamierzam, kuwa, tego liczyć. Mapki od widzów to nie jest, kuwa, lekcja matematyki, tylko to ma być dobra zabawa, a matematyka to nie jest dobra zabawa, więc, kuwa, nie robi się takich rzeczy. Bo ci, kuwa, minus jeden zaradam normalnie, jak na kartkówce z matmy i będziesz miał, kuźwa. Zaściąganie, kuźwa, czy to ostatnie pytanie, nie wiem. No przecież, kuźwa, dobrze odpowiedziałem. Skąd mam wiedzieć, czy to jest ostatnie pytanie?
Autor, czy ty jesteś niespełna rozumu? Zaczynam obrażać autora. Czy to ostatnie pytanie? Skąd mam wiedzieć? Ja robiłem tą mapę? Daję, że nie wiem. To jest poprawna odpowiedź, kuźwa. Super, zajebiście, kuwa. Nie, za takie odpowiedzi daję, kuźwa, minus jeden dla tej mapy. Nie, no, no nie, no po prostu, kuwa, nie. Nie może być inaczej, no sorry. Jeżeli dajesz mi tak do dupy odpowiedzi, że ja nie mogę odpowiedzieć poprawnie, tylko mam, kuźwa, strzelać wielce, zgadywać, to jest quiz, a nie, kuźwa, loteria. Jaki był poziom drugi? Nie pamiętam, labirynt. Czy TNT wybucha w lawie? No, kuźwa, nie wiem, nie. Jaka jest 21 cyfra po przecinku liczby pi? No oczywiście, kurwa, pamiętam. 2. Zajebiście. Nie wiem, jak to zgadłem, ale okej. To był strzał. Jaki jest promień ziemi? O Boże! Ten. Nie wiem. I co? I mam zaczynać od początku. Dobra, doigrałeś się, kuźwa. Zachciało ci się, kurwa, śmieszkowania. Dobra, fajnie. Mhm, tak. Dobra, lecimy do kolejnego pytania. Mhm, tak. Mhm. Okej, okay, dobra, i to jest koniec, tak? Dobra, to jest ostatnie pytanie. No to weźmy tą odpowiedź. Super, fajnie zrobiłem. Nienawidzę cię za ten quiz. Serio. Mówię to oczywiście troszeczkę prześmiewczo, bo ja sobie lubię tak zawsze pogadać na mapce, ale I hate you za ten quiz, za to, żeś mi nie dał normalnej odpowiedzi, za to, żeś mi dał jakieś zdupę pytania, kuwa, o matematykę. Bo jak ja bym cię o coś takiego zapytał, to bez zaglądnięcia, kurwa, do, nie wiem, podręcznika, internetu i tak dalej, nie odpowiedziałbyś. Przynajmniej jeżeli chodzi o, nie wiem, promień ziemi. Bo to nie jest wiedza, którą się ma normalnie. Po kiego mi taka wiedza? To nie jest mi wiedza potrzebna. Ja potrzebuję wiedzieć, jak się rozliczyć z naszym kochanym państwem. Ile, kuwa, mam podatku zapłacić, kuwa. Jak mam zapłacić, kuwa, nie wiem, za prąd i tak dalej. To jest wiedza, która jest potrzebna. A nie, kuźwa, ile ma promień ziemi. Co mnie to interesuje w ogóle? Lecimy dalej. Strzelanie z łuku. Może tu będzie coś normalniejszego. To będzie strzelanie z łuku. No i dobra. To nie wstrzeliłem się jakoś super dobrze w pierwszą mapkę w lutym, stwierdzam. Mogłoby być lepiej. No bo ten quiz to tak troszeczkę był... śmieciowy bym powiedział. No nie był fajny. Boże, gdzie jest guzik? I ja pierdyle, tam go widzę. Ten quiz to nie był... To nie było coś fajnego. Dobra, przynajmniej udało mi się strzelić. Zorąbiście. Dropper. Lecimy oczywiście. Easy peasy dropper będzie, tak? Pomiń podpowiedź. O, daj podpowiedź. Halo, czat mam wyłączony, czy co? Nie mam czatu wyłączonego. To w takim razie podpowiedź nie działa. Bo czatu nie mam wyłączonego. Chyba, że będzie jakoś oświetlone to, czy coś. Zaznaczone, że tu masz lecieć? Nie? To nie mam pojęcia. Po co ta podpowiedź? Serio. A, to jest podpowiedź. Czekaj, że tu się bloczek zmienił pewnie, tak? Pewnie o to chodziło. Dobra, na pewno o to chodziło. Czekaj. To pewnie o to chodziło. Dobra, może w drugą stronę? Nie, to musi być w tamtą stronę. Dobra. Bo to jest podpowiedź. To nie jest odpowiedź, tylko to jest podpowiedź. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę. Tylko kuźwa... Tylko we tu zeskocz. Boże, ja się ustawiam tutaj pół godziny i potem spadam tak czy inaczej do dupy. No weź, kuźwa, trawże w dziurę. Jedna kratka. Nie jestem taki gruby, ej. No nie, dobrze było. Come on. Dawaj. Dobrze. Dobrze, easy. Za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. Okej, lecimy dalej. Świnka. Dobra, potem będzie déjà vu. Dobra, let's go, świnka. Boże, jeszcze muszę ją tu przeprowadzić. Chodź, no, świnioku, tutaj stań. Tu stań. Tu stań. Przynajmniej zabezpieczenie, widzę, jest zrobione dla świni, żeby już nie stawała potem, czyli się uruchamia chyba piston albo coś w tym stylu. Dobra. Chodź, świneczko, chodź. Lecimy. Lecimy. Ja się tamtego... Nie, czekaj, to jest tamto? Kuźwa, nie wiem. Ty, czekaj. Ja nawet nie wiem, które poziomy były, które nie były. W sensie, jakby nie wiem, co się mogę spodziewać po tych... Kuźwa, labirynt, no. Nie wiem, co się mogę spodziewać po tamtych poziomach, których jeszcze nie byłem. Gdzie jest meta? Może być tam. Dobra, idziemy tam. Czy meta będzie tu? Tak, meta będzie tu. Dobra, cofniemy się, cofnij się tutaj, tutaj idziemy. Dobrze, że AI świni jest dosyć mocno rozwinięte, bo inaczej by było ciężko. Dobra, stawaj pięknie, dobrze, o to chodziło. Tyle teraz déjà vu będzie. Mam nadzieję, że déjà vu fajnie zrobiłeś. O, dobrze, mroczne déjà vu, podoba mi się. Ja już se tu screena robię normalnie. Déjà vu na miniaturce, kuźwa, i w tytule wyświetlenia Stonks.
normalnie. O mój Boże, déjà vu, jadę sobie po ciemku tu. Ledwo widzę ten lód, bez kitu, naprawdę. O mój Boże, a la 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 la. Dobra, czekaj, tutaj między sopelkami, między sopelkami. Między sopelkami. Ej, bez kitu, a pro... A nie, rozkojarzyłem się przez głupią matematykę. To było wszystko przez matematykę, bo chciałem wam powiedzieć, żebyście napisali mi, bo pewnie duża część z was akurat jest na tym, że tak powiem, poziomie matematyki aktualnie, że jeszcze pamiętacie i wiecie całą tą kuźwa durnowatą regułkę, że tam suma boków przeciwprostokątny, prostokątny. No wiesz, na ten trójkąt kuźwa, czy co tam, jak to się liczyło, nie? Równa się tam liczbie kuźwa pi podzielonej na 28 razy 5, nikogo to nie interesuje. Tak, dokładnie. To jest taka moja regułka właśnie, ponieważ ja nienawidzę matematyki, wiążę z matematyką same negatywne wspomnienia. Matematyka zniszczyła mi życie. Matematyka sprawiła, że czułem się głupi. Matematyka, po prostu matematyka jest zła, okej? Okay? Dla mnie nie ma w tym nic fajnego, nic pozytywnego i tyle. I mojego nastawienia nic nie zmieni, bo ja już mam, że tak powiem, dzieciństwo przez matematykę zrąbane totalnie, także ja ja nie lubię. Ja wolę polski, historię, języki, proszę bardzo, geografia, wszystko super, naprawdę, to interesujące i w ogóle matematyka, kuwa, cyferki se policzą, dość kuźwa zajebiście, naprawdę, super, świetne. Mua, picobello, naprawdę. Okej, okay, Snake, lecimy. Boże, tu jest... o nie, czekaj, bo to jest... Tu jest deska i endstone? Czy ja dobrze patrzę, czy ja źle patrzę? Nie, tutaj nie ma, Boże, myślałem, że... Nie, dobrze patrzę! Przecież... Ale nie, czekaj. A nie, trasa jest tutaj, dobra. Bo to wyglądało, jakby to była deska i endstone, serio wam mówię. Ja przez chwilę myślałem, że to jest deska i endstone. Dobra, idę do końca. O Boże, wszystko na czarno. Wszystko na czarno! Bardzo, bardzo mroczna mapa, muszę przyznać, bardzo mroczna. Jeszcze jeden, dobra. I teraz tutaj do końca. I teraz tutaj na trzy. I teraz tutaj na trzy. I teraz tutaj na trzy. I teraz tutaj. I teraz tutaj. I teraz tu. Jeszcze troszeczkę do przodu. I teraz jeszcze tutaj. I teraz jeszcze tutaj. I teraz jeszcze tutaj, i teraz jeszcze tu. I jeszcze jeden, i jeszcze teraz tu. I tam do przodu. Boże, czemu ta trasa jest taka długa? Jeszcze. Jak mi nie wyjdzie, to cofam, od razu mówię. W sensie cofam, kuźwa. Lecę normalnie na gamę modę, serio. Nie będę zajmował sobie i wam tyle czasu, bo to tak nie przystoi, co nie? Jakby to... Tak nie może być, dobra, czekaj tu. Nie! Kurwa, co powiedziałem? Powiedziałem, słowo się rzekło, dziękuję, dobranoc. Nie będę tego przechodził jeszcze raz, bo to jest kuźwa za nudne. Snake'i są strasznie nudne w ten sposób. Nie. Monotonia w luj, przesuń piasek, dobra, lecę, kuźwa. Nie! Zepsułeś mi humor tym quizem, kuźwa. Ja to będę mówił. Bo to jest, kuźwa, wiadomo. Dej mnie ten piasek! Kuźwa! What the way? Złodzieju, kradziochu, ty! Ja ci dam. Tutaj przyciągam, tu przeciągam, tam przeciągam. Dobrze, tutaj super, fajnie, siema. Tu, tutaj dawaj, tu mi dawaj. Tu mi dawaj. I tu mi dawaj. I teraz tu. I teraz tu. No, kuźwa, najpierw tu i tu. I teraz, Boże, nie wiem gdzie. Aha, tu i tu. I teraz tu, i teraz tu. Jest piasek, dobrze, super, uff. To było trudne. Znaczy, takie, bo to mi się zlały kolory wszystkie, te żółte i w ogóle, nie? Dobra, no, redstone, o mój Boże, dobra, miejmy nadzieję. No redstone akurat spoko, bo dawno nie było, więc akurat zawsze coś. Redstone rzadko robicie, może dlatego, że ja się denerwowałem kiedyś w przyszłości, nie wiem. Dobra, poczekaj. Tu jest normalnie pojedyncza ściana, prawdopodobnie. To dawaj tutaj cyk i przez ścianę. Cyk. A tutaj przez ścianę, cyk.
No właśnie, i tu będzie problem, bo tutaj jak dam redstone, no to tu nie będzie zasilone i tutaj też nie, czekaj, a nie, bo to musi być blok zasilony, no tak, czekaj, tu redstone, dobra, jest. Ogarnąłem, ja wiem jak redstone działa, co nie, dobra, tutaj będzie tak, tu będzie też repeater, tu będzie, poczekaj, gdzie jest ten punkcik, on jest tam. Teraz tutaj redstone, tutaj cyk. O, czekaj, bo to nie będzie takie proste. Aha, bo tu jest, aha, dobra, czekaj, czyli tutaj. Teraz tutaj. I teraz tutaj. Jest, kurde, normalnie, picobello. Dobra, co my mamy tutaj dalej? O mój Boże. Od razu dawaj, kuźwa, ten. Okej. Tutaj. Cyk, raz, dwa. Cyk. Dobra, niech będzie tak. To tu można było inaczej zrobić, ale zrobiłem tak. Ważne, że działa, co nie? Ważne, że działa. Okej, dobra. No to było akurat spoko, nie? Replika. O mój Boże, proszę, żeby to nie była wielka replika, bo kuźwa... Bo nie wytrzymię nerwowo. Dobra, okej, dobra. Na szczęście tylko facja Taliaja, dobra. Okej, dobra, czekaj, tu jest obwódka też do zrobienia? Nie, obwódka nie. Obwódka nie, bo mi się już kuźwa... Już chciałem białą obwódkę robić, serio? Serio wam mówię, chciałem robić białą obwódkę, przysięgam. I to by nie było dobre, dobra. Oczy, głowa, pyk. Tutaj akurat na tyle fajnie, że nie muszę się jakoś super skupiać, bo wiem jak moja facjata wygląda. Okej, dobra, tutaj będzie krajobrazik, rozumiesz, normalnie zrobiony. Słoneczko. I tutaj będzie cyk. I tu będzie chmurka, dobra. I tu, nie! Czekaj. Rozwal to, dobra, i teraz tutaj, i teraz tutaj, i teraz tutaj. Wspomniałem, że odpuściłem sobie trening specjalnie, żeby nagrać mapkę od widza, co nie? Bo chyba nie wspomniałem, a wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mnie i moje zafascynowanie kuwa siłownią, szczególnie, że teraz tydzień nie ćwiczyłem, bo czekałem, aż mi się ręka zregeneruje po usuwaniu tatuażu. Matko, was kochano, ile tu jest kolorów. To mimo wszystko czekałem na ten trening niesamowicie, ale stwierdziłem, dobra, nie mam nagranego odcinka z mapek, nie mam w ogóle nagranego żadnego odcinka, mówię, dobra, nagram. A, i w ogóle, haha, śmieszna sytuacja. Możecie się śmiać, bo pewnie się będziecie śmiać, bo z tego co pamiętam, to nie wrzuciłem odcinka Llama Adventure, a on był nagrany i haha, śmieszna sytuacja, odcinek jakimś dziwnym trafem zniknął mi z dysku, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem gdzie i nie wiem czy go będę w stanie odzyskać, nic tam się super ultra nie wiadomo jakiego nie działa, to było polowanie po prostu na Endermany, ale no powiem szczerze, no kurczę, no nie wiem, no jakby, nie wiem czy ta seria faktycznie nie umrze jednak śmiercią naturalną, bo... Moim zdaniem nie ma sensu jej tak przeciągać, nawet że mieliśmy zrobić tutaj challenge Halo Smoka pokonać i w ogóle, bo po prostu no ta seria już trwa za długo i to jest takie wiesz, to jest takie na siłę bardzo, nie, że a dobra jeszcze dawaj odcinek, a tak naprawdę no w sumie to się nawet nie chce, tym bardziej, że nie ma czasu ostatnio się w ogóle zgadać, tak naprawdę człowiek zarąbany. Od góry do dołu, i ja, i cyfur, także no powiem wam szczerze, nie wiem, to raczej chyba pogrzeb zrobimy tej serii po prostu, bo to tak być nie może, nie, bo to jest bez sensu, wykobrze ten blok! Nienawidzę replik, które mają nawalone blokami, kuźwa, na prawo i lewo, to jest straszne, to jest naprawdę straszne, dobra, czekaj, tutaj, i czerwone, zielone... Oczopląsu dostaje, nad białym jest zielone. O! Tu jest pod zielonym niebieski pomarańczowy, dobra, niebieski pomarańczowy. Nie ten niebieski, kuźwa, ten niebieski, czekaj. Ten niebieski, dobra. Uff, tutaj to. Zmęczyłem się, nie lubię takich replik, bo to wymaga... Nie mogę sobie nic na luzie pogadać i sobie pobudować, tylko się muszę ultra skupić nad, kuźwa, wszystkim, nie? Dobra, zrobiłem, uff. Masakra, to była straszna replika, to była naprawdę przerąbana replika. Okej. Co jeszcze mnie czeka? Ender perełki i elytra, dobra. Okej, ender perełki, tu czuję, że będzie ciekawie. Ja se kliknę guzika, co się będę. O Boże, to jest to, co ja widziałem chyba właśnie.
W sensie, że tak się zastanawiałem, co to kurczę będzie, nie? Czekaj, gdzie ja mam rzucić? Chyba tam, nie? He. Czy ja jestem w stanie tam dorzucić? A! Nie widzę. Dobra, jest! Spawn point. A nie, tu ender perły. Dobra, nieważne. Hip! A! No! No, 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 no! A jest keep inventory w ogóle? Jest keep inventory. To dobrze, bo... Bo jakby nie było, to bym smutny był. Dobra, nie, no nie! No serio? Ej! Bo tej ender perły w ogóle nie widać, jak się je rzuca. O co chodzi? Dlaczego jej nie widzę za chwilę? Przecież to nie jest aż tak daleko. Patrz. I ona zaraz znika. No co za dziad. Dobra. Heps. Dobra. O kuźwa. No! Dobrze, tu była ściana. Znaczy w sensie, no wiesz o co chodzi. Ała, nie, czekaj. To ja sobie spampuituję, co? Bo zaraz failuję gdzieś i będzie. I ha! Dobra, nie sfailowałem. I ha! Dobra, jest. Dobrze, że te platformy są w ten sposób zrobione, to idzie rzucić o jakąś krawędź. I dzięki temu... Zrobiłem to! Lolololololo. Ale za ten quiz i tak cię nie lubię. Nie lubię cię. Zniszczyłeś mnie tym quizem, kuźwa. Przypomniałeś mi moje młodzieńcze lata, kuźwa, i matematykę. Nie daruję! Nie daruję! O mój Boże, lecę! Patrz, jak ładnie lecę. Pa, 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 jak lecę. Wow! Wow! Wow, ej, wow, dobra, już mi teraz nie wyszło, ale czekaj, 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 ale to dobrze było, pierwsze te aż byłem w szoku, że się w żaden pierścień nie walnąłem, o mój Boże, jaj. Dobra, czekaj, tutaj, ips, gdzie ja lecę, dobra, chyba jedno ominąłem, tak mi się wydaje, że jedno ominąłem. Ale przynajmniej przeżyłem, bo już myślałem, że się rozwalę, zaraz je zabiję. Także chociaż się udało. Jest dobrze. Jest dobrze, naprawdę. Okej. Okay. Lecimy. Bang! Dzięki za przejście mapy. Mam nadzieję, że się spodobało. Cenę skali 1-10, gamę modę 1. Kurwa, rozwalę tą mapę z przyjemnością. Mnioch. Dobra, jakby ją ocenić? No kurwa, no niestety. Mówię niestety. Nie miała błędów. To, że mnie quiz zdenerwował, to jedno, ale no jakby nie mogę, nie mam prawa odejmować jej punktów, ale że dodatkowo ultra nie wiadomo, że tak powiem, mnie dodatkowo nie urzekła, no bo wiecie, standardowe poziomy, ale akurat były zrobione tak, no tak, o, to ten quiz też troszeczkę zrobił, to tutaj normalnie rozumiesz, dajemy 10 na 10. To zależy może troszeczkę od mojego humoru dzisiaj, może troszeczkę od quizu, ale 10 na 10 myślę, że jak najbardziej. No bo ładnie zrobiona mapeczka przede wszystkim. Nie mam się do czego przyczepić, ale nie było tu nic takiego, co by mnie akurat nagle stwierdziłbym, że o, kurwa, daję 20 na 10 po prostu. Akurat tutaj w tej mapeczce konkretnej, no nie. No po prostu akurat, no nie. Ale bardzo ładna mapeczka, muszę przyznać. Bardzo ładna. Bardzo jestem zadowolony tak pozytywnie, że przynajmniej trafiła się dobra mapeczka, bo to jest pierwsza mapeczka w lutym. I się trafiła dobra, więc to wróży dobrze na luty. I to jest akurat spoko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzisiaj raczej lewika na Minecraftowym nie będzie. Tak jak mówię, chcę troszeczkę dzisiaj przesiąść z nagrywkami. Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda zrobić. Łapeczki, komentarze, subskrypcje. I ewentualnie zapraszam do wspierania, tak jak mówiłem. No i to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Miłego dzionka wszystkim. Pa, pa.